Unorthodox to film dokumentalny opowiadający przygodę czy też przemianę młodzieży żydowskiej z Ameryki, która jest wysyłana na roczny pobyt w Izraelu, głównie w szkołach ortodoksyjnych lub konserwatywnych, dotyczących konserwatywnego lub ortodoksyjnego judaizmu. Najciekawsze w tym filmie jest oczywiście to, że widzimy tutaj inną kulturę, kulturę żydowską, a konkretniej nawet kulturę amerykańskich Żydów, konfrontującą się z kulturą Izraela, z kulturą współczesnego Izraela. I jak przebiega ta konfrontacja, ale można to też nazwać procesem socjalizacji, a nawet procesem indoktrynacji, bo tutaj jednak ta młodzież wywodząca się głównie z konserwatywnych żydowskich domów z Ameryki niejako jedzie do Izraela, aby poznać, co to znaczy być prawdziwym Żydem, co to znaczy być konserwatywnym Żydem, co to znaczy szanować swoją religię, wyznawać ją w sposób dość ortodoksyjny i przestrzegać wszystkich lub prawie wszystkich zasad, których ta religia wymaga. Najciekawsze w tym filmie jest to, że widzimy tutaj też proces socjalizacji tej młodzieży, ponieważ cały dokument jest rozwinięty i trwa kilka lat, w których ta młodzież jakby zaczyna tą swoją podróż wyjazdu do Izraela, no i później towarzyszy nam reżyser z tą młodzieżą przez kilka kolejnych lat, jak ta przygoda się dla nich wszystkich skończyła. Mamy tutaj taką trójkę najciekawszych bohaterów, głównych bohaterów, ale mamy również postacie poboczne, to znaczy młodych Żydów, którzy wcześniej wyjechali do Izraela, teraz już są starsi i niejako z perspektywy oceniają tych nastolatków, którzy wyjeżdżają w momencie kręcenia tego filmu i jak się zmieniają pod jego wpływem, bo tutaj mamy taką typową reakcję najpierw nastolatków, którzy są zbuntowani, którzy uważają, że ten wyjazd do Izraela nic nie zmieni. Później okazuje się wprost przeciwnie, że rzeczywiście ten wyjazd miał na nich jakiś wpływ, najczęściej kierujący ich w stronę gorętszego, bardziej znaczącego wyznawania swojej religii. No i potem mamy jeszcze inny odwrót, to znaczy odwrót taki od tego dziecięcego pojmowania religii, czy nawet nastoletniego pojmowania religii, kiedy ci młodzi ludzie już stają się jakby z nastolatków, stają się takimi młodymi ludźmi, którzy zakładają rodziny i niejako patrzą już jeszcze z innej perspektywy na to, jacy byli, kiedy byli licealistami. Tutaj oczywiście w tym filmie konserwatywne i kontrowersyjne przede wszystkim może być to, że nie mamy jakiejkolwiek wzmianki o konflikcie izraelsko-palestyńskim. No i może to się wydawać jakiegoś odrobiną takiej hipokryzji, bo jednak jest to konflikt, który bardzo mocno wpływa na życie Izraela i niejako jest konfliktem bardzo szeroko omawianym, ale możemy to wybaczyć reżyserce, ponieważ ona tak naprawdę chciała jednak pokazać pewne subiektywne emocje i subiektywne odczucia tej młodzieży, a nie pewną obiektywną narrację, jak wygląda sytuacja we współczesnym Izraelu, czy można nazwać te wyjazdy młodych amerykańskich Żydów do Izraela jakiegoś rodzaju właśnie indoktrynacją, która ma sprawić, że będą jeszcze bardziej popierali państwo Izrael, kiedy przyjadą ponownie do Ameryki, czy może nawet zdecydują się na powrót stały do Izraela, jaka będzie też ich relacja na ten konflikt. Nic o tej sytuacji nie mamy, ale właśnie dlatego, że jest to bardziej taki przykład subiektywny tego, jak ci młodzi ludzie, no z jednej strony właśnie przechodzą ten okres buntu, gdzie najpierw się buntują przeciwko swoim rodzicom, można nawet skrytykować za to, że pochodzą z bardzo bogatych domów, niezwykle zamożnych, potem nagle wyjeżdżają na rok do Izraela, no i okazuje się, że niektórzy z nich właśnie wracają do swojej religii, do swoich korzeni w taki sposób konserwatywny, ortodoksyjny, no i możemy to uznać za infantylne, za śmieszne, ale dla nich jest to niezwykle poważne i potem nagle kolejna zmiana, po kilku kolejnych latach, no ten wyjazd do Izraela jest opisywany tylko i wyłącznie jako pewnego rodzaju przygoda, a teraz już większość z tych ludzi wyszła za mąż, ożeniła się, ma rodziny i jeszcze inaczej patrzy na ten problem wyjazdów do Izraela, tego jak w Izraelu jest, w ogóle jak w Izraelu też są postrzegani amerykańscy Żydzi. Co więcej, mamy tutaj kilka takich aspektów,
związanych z tym, jak ci ortodoksyjni Żydzi, ci konserwatywni Żydzi niejako nie radzą sobie z współczesnymi problemami, na przykład problemem dotyczącym uzależnienia od lekkich narkotyków. Jest to problem, który w filmie był pokazany kilkukrotnie i występuje on przynajmniej w jakimś zakresie wśród ortodoksyjnych, a bardziej konserwatywnych Żydów, ale nie jest on oczywiście omawiany, a każda osoba, która zostanie na czymś takim wykryta, no jest niezwykle tłamszona i niezwykle krytykowana, jak to oczywiście w społecznościach ortodoksyjnych i religijnych zwykle bywa. Dlatego tutaj poznajemy też pewną tajemnicę tego, że ci ludzie w jakimś sensie żyją w tym takim dwuznacznym świecie, w świecie troszeczkę, możemy nawet ten świat nazwać takim światem hipokryzji, gdzie z jednej strony muszą pokazywać tę swoją oddanie do wiary, oddanie do religii, to tego, że jednak przestrzegają tych zasad dotyczących judaizmu ortodoksyjnego i konserwatywnego, a z drugiej strony ich życie we współczesnym świecie, które no, pokazuje też wiele pokus, z którymi oni muszą się borykać i bardzo często nie dają sobie z tym problemem rady. Dla mnie najciekawsze oczywiście była ta przemiana, to znaczy tego, że wielu z tych nastolatków, szczególnie tutaj była bardzo ciekawa postać takiej dziewczyny, która właśnie z jednej strony na początku była niezwykle zbuntowana, powiedziała, że ten jej wyjazd do Izraela będzie tylko takim szaleństwem i niczym więcej. No później nagle okazuje się, że po roku albo po kilku latach zaczyna się ubierać w sposób skromny. Skromny to znaczy taki, gdzie zakrywa większą część swojego ciała, nosi takie długie sukienki w spokojnych kolorach. No i opisuje jakby potem jej taki powrót do ortodoksji, gdzie staje się ortodoksyjną Żydówką i mieszka w Jerozolimie. I potem na końcu jeszcze tego całego filmu mamy taką narrację, gdzie no w jakimś przynajmniej sensie wycofuje się z tej izraelskiej ortodoksji i powraca znowu do Nowego Jorku, do życia w Ameryce. W związku z tym widzimy, że po tym filmie, że człowiek też nie zawsze jest taki sam i nie w każdym okresie jest taki sam. Często słyszymy powiedzenie, ludzie się nie zmieniają, ale właśnie przykład tych młodych ludzi pokazuje, że wprost przeciwnie, ludzie się zmieniają. Jako młodzi może jeszcze bardziej i bardzo często to, co kilka lat temu wydawało im się oczywiste, nagle po kilku latach zmieniają się kompletnie i z zupełną irytacją i taką wzgardą patrzą na to, co wcześniej robili. Więc tutaj jest też taka ciekawa pokazana ta transformacja, ta socjalizacja w różnych kierunkach, która często prowadzi do bardzo różnych dróg życiowych. Bardzo Was zachęcam do obejrzenia tego filmu. Podeślę do niego link w opisie. Jest on dostępny powszechnie na platformie YouTube. Film nazywa się Unorthodox i właśnie dotyczy młodzieży amerykańskiej spędzającej kilka lat lub rok w Izraelu. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest Wasza perspektywa, jaka jest Wasza ocena tego filmu, co się od niego nauczyliście, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Jest to naprawdę moim zdaniem wartościowy dokument, ciekawie i w dosyć szczegółowy sposób opisujący tą relację dosyć trudną, nie zawsze uchwytną amerykańskich Żydów w stosunku do tego, co pokazuje i co daje im Izrael. I tutaj mamy też taką narrację rabinów izraelskich, którzy no, w jakimś sensie przede wszystkim pragną powrotu tej młodzieży do religii. Może nie tylko bezpośrednio powrotu do samego Izraela i zamieszkania w tym państwie, ale przede wszystkim powrotu do religii, zobaczenia, że to tak naprawdę religia ma dawać ostateczne odpowiedzi nawet w dzisiejszym ztechnologizowanym, takim można powiedzieć bezreligijnym świecie, gdzie rządzi nauka. Ci rabini, ci ortodoksyjni Żydzi, konserwatywni Żydzi chcą pokazać, że właśnie religia jednak daje odpowiedzi na te wszystkie trudne pytania, które ci młodzi ludzie zadają nawet ze zwiększoną intensywnością, większą naiwnością, ale też taką większą chęcią poznania, co tak naprawdę jest dobre, a co tak naprawdę jest złe.